A zanim zaczniemy ten odcinek, wszystkiego najlepszego, Blowy Spisek, z okazji Twoich urodzin. Życzę Ci dużo wygranych Fortnite, szczęścia, spełnienia marzeń, ciekawych gier ze mną i wszystkiego, co sobie wymarzysz. 100 lat, przyjacielu. A ja nie przedłużam i zapraszam do filmu. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Smaczny Pączuś i dzisiaj pokażę, jak utworzyć nowy profil Euro Truck Simulator 2. Jeśli film Ci się spodoba, zostaw łapkę w górę i subskrypcję na kanał. Zapraszam do oglądania. A więc na początku wklejamy nowy profil i wtedy ukaże nam się taka tabelka. Na początku klikamy imię, czyli swój nick. Ja wpisuję swój nick, czyli Smaczny Pączuś. Później można zaznaczyć, jeśli się chce być kobietą w Eurotrucku, wtedy się zaznacza tutaj pierwsze okienko, a jeśli chce być ktoś mężczyzną, to drugie. Ja chcę być mężczyzną, więc wybiorę okienko drugie. W kolejnej kolumnie jest zdjęcie. Tutaj sobie wybieramy zdjęcie, jakie chcemy, żeby było. Ja sobie wybiorę takie. Kolejną kolumną są model ciężarówki i ja wybiorę sobie takiego model ciężarówki, wybiorę sobie Mana. Później mamy logo firmy i wybiorę sobie takie logo firmy. Kolejnym zadaniem, które trzeba zrobić, to trzeba wpisać nazwy swojej firmy. Ja nazwę są Smaczne Pączki. Nazwę Smaczne Pączki. Smaczne pączki. Nazwę Smaczne Pączki. Pączki. Jeśli ktoś już napisał nazwę firmy, to kolejnym zadaniem jest sobie zmienić na język polski, jeśli ktoś ma to, zostawia. Moduł gry zostawiamy na Europa, bądź na razie się na. I użyj Steam Cold, no to można zaznaczyć albo nie zaznaczyć, ja zaznaczam. Więc klikamy później utwórz i tutaj mamy konfigurację sterowania. Wybierz sposób kontroli i tutaj wybieramy, na czym chcemy grać. Na klawiaturze, na sterowaniu myszką, czy na kontrolerach, czyli padach, albo klawiaturze, albo kierownicy. Ja wybiorę sobie klawiaturę, ponieważ gram na klawiaturze. Później mamy wybór skrzyni biegów. Może być prosty automat, prawdziwy automat, sekwencyjny automat, albo manualny. Oczywiście wszystko później można zmienić ustawienia, ale ja na początku to jest prosty automat. Później gra została skonfigurowana i możesz kontynuować. Konfiguracja może zostać zmieniona w każdej chwili poprzez zakładkę poświęconą kontrolerom, znajdującą się w menu opcje. Później używaj przycisków left lub A oraz right lub D do kierowania. Użyj A lub W, aby jechać do przodu, do cofania zaś używaj do lub S. Później klikamy kontynuuj i tam się ładuje. I tutaj w kolejnym oknie mamy wybierz miasto, w którym chcesz rozpocząć grę. Ja sobie wybiorę Poznań. Potwierdź wybór, czy chcesz przejść samoczek. Jeśli ktoś zaczyna przygodę w Eurotrucku, to polecam bardzo serdecznie sobie nacisnąć tak, żeby przejść samoczek. Ja już grałem w tą grę, dlatego sobie nie przejdę tego samoczka, ale zachęcam wszystkich, żeby sobie przeszedł. Kolejnym zadaniem: witaj w grze Euro Truck Simulator 2. W końcu masz okazję sprawdzać się w marzonej pracy, w prowadzeniu ciężarówki. Twoja firma przewozowa jest gotowa do akcji, ale niestety nie masz pieniędzy na zakup ciężarówki. Na razie musisz pracować dla innych firm jako najemny kierowca.
Podstawowym zadaniem jest bezpieczne dostarczenie ładunku o nazwie zużyte plastiki do doku firmy Stokes w mieście Poznań. Twój pracodawca zapewni Ci pojazd i pokryje wszystkie koszty. Nie zabić go i dojedź na czas. A więc ładuje nam się i za chwilę zaczynamy przygodę. Oto mamy naszą ciężarówkę już przyczepioną z naczepą, a więc możemy jechać w trasę. Tutaj mamy pod F5 mamy nawigację. Nawigację mamy, na którą pokazuje nam, gdzie mamy jechać. Na samej górze jest pokazane, ile kilometrów na godzinę jedziemy teraz. Później obok tych kilometrów mamy ile i jakie są biegi. Teraz mamy na A2. Później mamy skalę uszkodzeń ciężarówki. Później mamy ile jest w baku paliwa. Później mamy senność, czyli jak się ma czerwoną, jeśli jest czerwony ten taki ludzik z tym krzesełkiem, to znaczy, że trzeba iść spać. I na końcu są krótkie wiadomości. Jeśli klikniemy F6, wtedy przechodzimy do tabeli, gdzie są pokazany ładunek, czyli zużyte plastiki, wieziemy 9 ton. Później mamy cel, gdzie mamy jechać, czyli Poznań Stokes. Później mamy oczekiwanie między i do kiedy mamy jakby dostarczyć tą przesyłkę. Później mamy przychód zlecenia, czyli 359 euro. Można to zmienić oczywiście w ustawieniach rzeczy, można mieć złotówki albo euro. Później pozostały czas, ile nam zostało, żeby dany ładunek zawieźć do firmy. I przerwa odpoczynek za 10 godzin i 54 minut, czyli za ile będziemy musieli odpocząć. Później po F7 mamy takie coś jak uszkodzenia. Uszkodzenia są ciężarówki oddzielnie, uszkodzenia naczepy i uszkodzenia ładunku. Ładunku są najważniejsze, bo wtedy mogą nam zabrać, dostaniemy karę w postaci pieniężnych pod koniec zamówienia. Później mamy i w ostatniej F8 mamy krótkie wiadomości. A więc ja sobie zrobię na mapkę, czyli F5. Możemy ruszać. Oczywiście cała rozglądalność będzie w ustawieniach, to można sobie ustawić, bo ja sobie zrobiłem niestandardowe i jedziemy do firmy Stokes i oczywiście migacze, wszystko działa, to trzeba sobie ustawić w ustawieniach, wszystko będzie. Zachęcam do przejścia po tym filmiku do ustawień. A my ruszamy do firmy Stokes z tymi plastikami. I tutaj mamy musimy dojechać do takiej właśnie flagi i stanąć i wtedy, aby ukończyć dostawę, wciskamy Enter i dostawa ładunku, gdzie mamy zaparkować ten ładunek. Wytrenowany kierowca potrafi poradzić sobie z manewrowaniem naczepą w ciasnych miejscach, jednak bezpieczeństwo ładunku jest najważniejsze. Jeżeli się czujesz na siłach podjąć się takiego wyzwania, wynegocjuj z dyspozytorem alternatywne miejsce do zaparkowania naczepy. I mamy trzy warianty, można od razu pominąć, zagrajmy bezpiecznie i gdzie to zaparkować. I obok mamy na minimapce pokazane, gdzie danie mamy zaparkować. Ja sobie wybiorę zagramy bezpiecznie. Zachęcam do różnych wariantów sobie zobaczyć, żeby się nauczyć, jak parkować, bo to też jest ważne. No jedynie, że ktoś chce pominąć, wtedy też może. Oczywiście kamerki można zmieniać na jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę, piątkę, szóstkę, siódemkę, ósemkę i dziewiątkę. To wszystko będzie w ustawieniach. Jeśli ktoś gra oczywiście na klawiaturze, bo ja nie wiem, jak tam z kierownicą.
Jeśli ktoś się na przykład pomyli, to też możemy wcisnąć Enter, to wtedy od razu nas przekieruje, że możemy to ukończyć. Jeśli zaparkowaliśmy i jest zielone obramowanie, to znaczy, że ładunek jest gotowy do wyładowania. Naciśnij następujący klawisz, aby odłączyć naczepę. Więc naciskamy i rozprzęganie, obniżanie nóg i to wyłączamy. Jeśli zaparkujemy poprawnie, mamy później zlecenie wykonane, doskonale pokazane, może być średnie, może być spóźnienie. Tu mamy listę plastyki dostarczoną z Poznań do Poznań. Przejechany 1001 km, czas 14 minut, zużyte paliwo 1,2 litry i zarobek, wynagrodzenie podstawowe 1 km 359 euro, 1 expa, bonus za manewr dodany, czyli plus 15 expa. Oczywiście też dany jest za manewr dodany, znaczy bonus dany. Zatem najbardziej niebezpieczny jest 90 i zatem, którego ja teraz robię, to jest 15 expa, a jeśli ktoś przyjmie, to 0. No i mamy tutaj poziom 0, nowicji i doświadczenia i ile brakuje do kolejnego poziomu. Klikamy kontynuuj. Czekamy chwilę. I oto nasz garaż. Oto centrala Twojej firmy, czyli garaż. To podstawowy garaż, może to niezbyt wiele, ale w końcu od czegoś trzeba zacząć. Niestety nie masz jeszcze czego tu zaparkować, więc nie widać żadnych ciężarówek. Po zarobieniu wystarczającej ilości pieniędzy i zakupieniu ciężarówki będziesz mieć możliwość swobodnego poruszenia się po świecie i prowadzenia firmy na własną rękę. Powodzenia! I przechodzimy tutaj sobie do menu głównego całego Eurotracka.